I przed nami ostatni komiks w ramach audycji Prosto z kadru. Chciałbym wam króciutko opowiedzieć o kolejnym tomie, bo już piątym, serii Chu z Mucha Comics autorstwa Johna Lymana i Roba Gilroya. To jest seria, która już w Stanach się, zdaje się, kończy. Tak, w listopadzie 2006 roku wyszedł ostatni 60. zeszyt. Całość zostanie zebrana w 12 tomach. Czyli my w Polsce na dobrą sprawę jesteśmy tuż przed połową. Lada chwila będziemy już w samej połowie całej tej historii bardzo specyficznej. Tak dla krótkiego przypomnienia dla osób, które pierwszy raz w ogóle słyszą o Chu, to jest historia o Tonym Chu. Jest to taki jakby policjant, w wielkim skrócie taki agent, który ma bardzo specyficzną umiejętność, ponieważ potrafi poznać całą historię tego czegoś, co spróbuje zjeść. Czyli na przykład jeśli zje jabłko, to pozna całą jego historię, to znaczy gdzie było sadzone, czym było pryskane, przez kogo zebrane, kiedy zebrane i tak dalej. To samo się tyczy też innych potraw, czy na przykład kurczaka i tak dalej. No oczywiście, jeśli zje jakiś fragment pochodzący od człowieka, to również pozna całą historię danego człowieka, zatem jego umiejętności tutaj są bardzo przydatne. No i w tle mamy taką aferę, ponieważ mieliśmy ptasią grypę, która spowodowała bardzo wielkie ilości ofiar wśród ludzi. W tej chwili jesteśmy praktycznie w środku wielkich zawirowań w życiu każdych z bohaterów, ale muszę przyznać, że mimo tego, że to jest piąty tom i kiedy na przykład są takie długie przerwy właśnie, czy przerwy, no wiadomo, musimy odczekać od wydania kolejnych od siebie tomów, no i zawsze jest takie zmartwienie, czy czytelnik musi sobie przypomnieć wszystkie poprzednie tomy, żeby pamiętać wszystkie imiona, pamiętać wszystkie postaci, pamiętać ich relacje. No John Layman akurat tak pisze swoją serię, że praktycznie jednak w każdym tomie, kolejnym tomie, w poszczególnych rozdziałach będziemy mieć przypomnienie właściwie, kim jest dana postać. Mamy taką jakby chwilę, zatrzymujemy się na taką króciutką chwileczkę, dosłownie na kilka kadrów, gdzie mamy informację o danej postaci, co się z nią ostatnio działo, czym się zajmowała, czym się charakteryzuje i tak dalej, więc świetna sprawa, za każdym razem możemy dostać takie szybkie przypomnienie na temat tego, co właściwie się działo ostatnio i czym się zajmuje obecnie dana postać. No a trochę tych zawirowań jest, ponieważ Tony Chu stracił swoją dotychczasową pracę i został przeniesiony do Straży Miejskiej. Jakże wdzięcznego zawodu. Na samym początku jest zachwycony tym, jak mu idzie, natomiast potem bardzo szybko się, no niestety przekonuje, że coś poszło nie tak, ponieważ Tony Chu zostaje brutalnie pobity i porwany. A dokładnie dlaczego, to nie będę chciał wam zdradzać. Jest to bardzo szalona i dziwna historia z baseballem w tle. I właśnie ta okładka, na której widzimy właśnie postaci ubranych na właśnie takim boisku sportowym w strojach właśnie baseballistów, to nie jest przypadek, jest tutaj rzeczywiście ta tematyka poruszona. I jest to naprawdę dziwaczna historia, ale w takim pozytywnym znaczeniu, ponieważ osoba, która porwała Tonego, dowiedziała się o jego nadzwyczajnych umiejętnościach i chce go wykorzystać do pewnego właśnie diabelskiego czynu. Jest to taka bardziej humorystyczna opowieść, ale oczywiście bardzo brutalna, bardzo właśnie w stylu Gilroya i Laymana. Natomiast w międzyczasie widzimy też poczynienia pozostałych bohaterów. John Colby też został przeniesiony, czyli były partner w służbie od naszego Tonego Chu. On w ogóle się przenosi do takiego bardzo charakterystycznego miejsca, gdzie partnerami poszczególnych agentów są zwierzęta, co też sprawia dużo wywołuje bardzo dużo śmiesznych sytuacji. No i takim właściwie głównym wątkiem pobocznym i chyba najbardziej ciekawym obecnie w serii dotyczy Oliwki Chu, czyli córki naszego głównego bohatera, ponieważ zainteresowali się nią
Mason Savoy i pozostałe postaci, które tutaj mają tak jakby swoją osobną agendę w całej tej opowieści już od końca pierwszego tomu, gdzie się dowiedzieliśmy właściwie, znaczy dowiedzieliśmy, nadal bardzo mało wiemy o pewnych rzeczach, tu jest bardzo wielka tajemnica, która jest odkrywana po kolei, szczątkowo bardzo powoli. No i właśnie tutaj Mason Savoy próbuje wykorzystać tutaj Oliwkę do swoich celów, próbuje ją wytrenować i odkryć jej umiejętności. Ta seria, tak jak mówiłem, jest zabawna na swój bardzo specyficzny sposób. No i tutaj również będziemy się dużo razy uśmiechać i śmiać i oglądać bardzo dziwne, szalone pomysły, jeśli chodzi o na przykład kolejne możliwe umiejętności danych postaci, bo na przykład w tym albumie poznajemy pewną osobę, która potrafi rzeźbić w czekoladzie. I tylko i wyłącznie rzeźbić w czekoladzie, w niczym innym, tylko i wyłącznie w czekoladzie. I to, co wyrzeźbi z tej czekolady ten twórca, jest praktycznie idealną kopią oryginalnego przedmiotu. Czyli jeśli zrobi pistolet z czekolady, to będzie pistolet z czekolady. Jeśli zrobi katanę czy miecz z czekolady, no to kogoś nim, tym mieczem będzie mógł bez problemu kogoś pociąć. Ciężko to jakby trochę więcej mówić o komiksach, których akcja toczy się wokół pewnych tajemnic, posuwaniu ich do przodu, ponieważ nie chciałbym wam, drodzy słuchacze, zdradzać takie szczegóły, które wam popsują lekturę. Natomiast mogę was zapewnić, że John Layman z Robem Gilroyem wiedzą, co robią, popychają tą opowieść swoją cały czas do przodu, utrzymują wszystkich nas w napięciu. Seria nie robi się nudna, nie odchodzi od swojego klimatu, nastroju, pomysłów. Pokazuje nam za to coraz to nowsze, lepsze, ciekawsze rozwiązania i takie wątki poboczne, które absolutnie nie są odczuwalne jako coś na siłę. Więc jeśli do tej pory nie mieliście jeszcze do czynienia z Czu, zachęcam was do zerknięcia do pierwszego tomu, może was zainteresuje. Natomiast jeśli zastanawialiście się, czy warto dalej brnąć w tą serię, moim zdaniem jak najbardziej tak. Zresztą na samym końcu tego tomu jest naprawdę kolejna, znów bardzo obiecująca strona, która nam zapowiada bardzo ekscytującą rzecz w kolejnym tomie. Tutaj też mówię, nie chcę jej zdradzać, ale będzie się działo, że tak to określę. Zatem jak najbardziej piąty tom Czu mogę szczerze polecić.